Mamy nadzieję, że Tomowi będzie się świetnie jeździć w małym maluchu. Białym małym maluchu. Biały mały maluch. I proszę bardzo, gdyż był Romualdem Lipko, już byłby z tego przebój. Oczywiście. Ale przeboje dzisiaj w kuchni komponuje nam Natalia Gmyrek, która odeszła z Masterchefa, i Charlie Dynio, który jej dzisiaj towarzyszy. O Natalii obiecaliśmy Państwu więcej opowiedzieć, bo nie wszyscy Masterchefa mieli szansę oglądać tak intensywnie, a nasz program oglądają przecież wszyscy. Więc opowiedz Natalio troszkę więcej o sobie. Kto ty jesteś? Polak mały. Jestem studentką. Jestem gadułą, jestem studentką, jestem pełnoetatową żoną i mamą. Kocham gotować. Robię biżuterię wraz z moją mamą z kamieni naturalnych. Mamy własny sklep, gdzie to wszystko, własną pracownię, gdzie to wszystko wyrabiamy. Jestem człowiekiem wszelkich zajawek. Po prostu jestem taką, o mnie znajomi mówią, że jestem człowiekiem orkiestrem i po prostu co tylko mnie w życiu pasjonuje, to wydaje mi się, że biorę się za to i to robię pełną gębą, bo mama mi tak zawsze mówiła, że jeżeli czegoś chcę i pragnę, to po prostu mam to robić i nie przejmować się tym, co inni powiedzą. I gotujesz między innymi, to jest jedna z twoich wielkich pasji. Co ale dzisiaj jesteś gotujesz? Podobno specjalistką od deserów. Od czego? Od deserów. Deserów. Znaczy bardzo mnie pasjonuje w ogóle robienie słodyczy i to cukiernictwo, ale co się zmieniło w Masterchefie, to odkryłam swoje wielkie zamiłowanie bardziej do gotowania i zaczynam się teraz zastanawiać, czy cukiernictwo to nie było takim przejściem w moim życiu, że to była taka zajawka, która mnie doprowadziła do gara. No co, ty miałaś mieć kawiarnię i piekarnię na miejscu, czy się to zepsuło? No właśnie nie wiem, to zaraz mi powiecie, czy nie lepiej gotuję niż piekę. Patrz, jak nas bierze pod włos. Pewnie, że wszystko robisz cudownie, przynajmniej wizualnie. Charlie, nasz ukochany, narobił sobie hamburgerka, tylko zupełnie innego niż jesteśmy przyzwyczajeni. Gribonerka. Zamiast właśnie mięsu, dodałem właśnie grzyba portobello z kozim serem upieczonymi warzywami. Powiem tak, bardzo smaczny, bardzo soczysty i zdrowy. Zdrowy. Nie opowiadaj, zaraz się przekonamy.